Dziś odcinek podcastu Inaczej o Kielcach wyjazdowy. Gościmy w Aeroklubie Kieleckim pod Kielcami, czyli w Masłowie, i będziemy rozmawiać o tym, że lotnisko w podkieleckim Masłowie to naprawdę bardzo fajna rzecz, wielka gratka dla miłośników i pasjonatów lotnictwa, i właśnie tutaj w Masłowie można zrobić pierwszy krok do Dreamlinera. Marcin Batuk, witam bardzo serdecznie i zapraszam. Inaczej o Kielcach. Podcast Marcina Batuga. A moim oraz Państwa gościem w tym odcinku Inaczej o Kielcach jest Jan Jawornik, prezes Aeroklubu Kieleckiego. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Bardzo dziękujemy bardzo dziękuję za gościnę w tym miejscu. Znajdujemy się, gdzie tak naprawdę się znajdujemy? Opowiedz, gdzie jesteśmy. Znajdujemy się w podkieleckim Masłowie, u podnóża Góry Klonówki, niewidocznej tutaj na kamerach, ale przez okno gdzieś ją kątem oka widać. No, lotnisko tutaj już prawie 80 lat się znajduje, także na stałe myślę, że gości na mapie województwa niezmiennie. No i znajdujemy się w budynku, w którym urzęduje Aeroklub Kielecki, na lotnisku w Masłowie, tu gdzie prowadzimy naszą działalność szkoleniową od wielu lat. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze prowadzić drugie tyle co najmniej. Okej. A powiedz mi, jak tak młoda osoba jak Ty jest już prezesem takiej organizacji właśnie, z taką historią, z takim doświadczeniem, z takim dorobkiem? No bo młody człowiek stojący na czele organizacji, która ma 80 lat, no to się chyba nie zdarza. No, myślę, że się zdarza. Może robi to chwilowo jakieś wrażenie. Już taki bardzo młody też nie jestem. Natomiast no, zacząłem swoją przygodę tutaj w Aeroklubie jako nastolatek, jako 15-latek, i od tamtego czasu nieprzerwanie działam tylko tutaj. Nie wiązałem się z żadnym innym stowarzyszeniem, także powiedzmy, że te problemy, które są tutaj, i zagadnienia, z którymi się tutaj spotykamy w Kielcach, nie są mi obce, a dodatkowo przez pewien czas byłem też tutaj dyrektorem na miejscu pracującym cały czas na etacie, także powiedzmy, że mam to w miarę wszystko gdzieś tam na bieżąco. Powiedziałeś o tym, że zacząłeś jako 15-latek, jako młody chłopiec tak naprawdę. Od czego? Od szybowców? Czy... Tak, zacząłem od szybowców. Moja historia z lotnictwem jest dość mało spektakularna. Nie kleiłem modeli jako 5-latek. Moi rodzice nie byli pilotami. Po prostu któregoś dnia pojawił się u nas w domu, notabene były szef wyszkolenia też Aeroklubu. No i po krótkiej rozmowie pyta się: młody, ile ty masz lat? Ja mówię: no, 14. Zapisz się na kurs szybowców. No ja się zapisałem i następnego dnia już, i no, tam za pół roku rozpocząłem szkolenie, także ten początek jest mało romantyczny. Natomiast no, dość szybko się wkręciłem. Akurat wtedy poszukiwałem jakiejś tam swojej drogi nastoletniej, co ze sobą robić w życiu. No i myślę, że trafiło w dobre miejsce, bo zarówno mi się to spodobało, jakieś tam sukcesy w pewnym momencie zacząłem w tym osiągać. No teraz już niestety, jak to proza życia pokazuje, no, praca zawodowa, jakieś tam inne sprawy dochodzą, więc już trochę mniej czasu na to lotnictwo, ale cały czas tutaj staram się działać na miejscu. Jasne. A powiedz mi, czy właśnie taki wiek nastoletni to jest dobry moment, żeby zacząć? Czy jak ktoś ma na przykład trochę więcej lat, na przykład 2 razy więcej jak ja, to też mógłby spróbować, czy to raczej już jest za późno? Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć przygodę z lotnictwem. Oczywiście czym później, tym człowiekowi jest trudniej, ponieważ no jakby no tak jest niestety z nauką czegokolwiek. No, czym człowiek starszy, czym ma jakieś więcej innych doświadczeń, to jest mu ciężej przyswajać nowe rzeczy, a lotnictwo, szybownictwo czy sport samolotowy To są rzeczy, których jakby nie da się za bardzo porównać do czegoś innego, więc to jest coś, co i głowa, i ciało musi się nauczyć totalnie od zera, więc całkowita nowość. Dlatego no, generalnie im wcześniej, tym lepiej. Od czasu jak ja zacząłem się szkolić, zmieniły się przepisy. Już w tej chwili, żeby wykonać pierwszy samodzielny lot, wystarczy tylko 14 lat. A to nie za mało? Bo to brzmi trochę strasznie. Z jednej strony tak, aczkolwiek jakby no, decyzję finalną o wypuszczeniu ucznia podejmuje instruktor. Natomiast według mnie to dobry ruch regulatora prawnego EASY, Europejskiego Urzędu, że ta granica jest postawiona stosunkowo nisko, ponieważ daje wiele możliwości. Tak? Mhm. To już jak instruktor decyduje, czy młody człowiek, bardzo młody, jest na tyle odpowiedzialny i na tyle posiadł tą wiedzę i teoretyczną, i w praktyce potrafi podejmować w stresie te decyzje, żeby mógł wykonać samodzielny lot. Natomiast no, robi to wrażenie, ponieważ no, szybowiec, być może większość z Państwa kojarzy to jako jakąś tam lekką zabawkę latającą po niebie. Natomiast no, szkolny szybowiec waży około 600 kg i porusza się z prędkością 120 km na godzinę. A wyczynowe ważą nawet 850 kg i poruszają się prawie 300 km na godzinę. Mogą z taką prędkością, mogą takie prędkości osiągać, także to nie są zabawki. A powiedz mi, co trzeba zrobić, jak na przykład słucha tego programu jakiś młody człowiek, co trzeba zrobić, żeby się zapisać do Was na kurs, czy jak to wygląda tak naprawdę? Zima jest najlepszym momentem do tego. W tej chwili będziemy rozpoczynać jakieś tam kolejne szkolenia teoretyczne, ponieważ to jest pierwszy etap, szkolenie teoretyczne. Prowadzimy jej stacjonarnie i w tej chwili online już, więc można skorzystać i z jednej, i z drugiej opcji. No i później w okresie wakacyjnym lub tuż przed wakacjami szkolimy praktycznie nowych adeptów. Następnie dalej po szkoleniu podstawowym, które jest najważniejsze dla pilota, pilot musi dalej już we własnym zakresie, tutaj u nas w ramach naszych struktur, szkolić się do uzyskania licencji pilota szybowcowego. A ile czasu zajmuje od pierwszej lekcji do uzyskania tej licencji? To też bardzo dużo zależy od człowieka i od tego, ile ma wolnego czasu, to po pierwsze, bo w szybownictwie akurat najważniejszy jest czas wolny, który możemy na to przeznaczyć. No później, no niestety, no jak w większości rzeczy w naszym świecie dzisiaj też pieniądze są niestety ważne. Natomiast jeśli mamy jedno i drugie, to jest szansa zrobić to w jeden sezon. Sezon u nas trwa, no powiedzmy, od wiosny do wczesnej jesieni, czyli gdzieś tak od kwietnia do końca września. Natomiast jakby są lotniska w Polsce i na świecie, no, gdzie lata się cały rok, tak? U nas się nie lata. No bo mamy luty, a tu widać za oknem, że od czasu do czasu coś przeleci. I słychać też na niebie. Tak. Latają w tej chwili samoloty, szkolą się piloci samolotowi. Dzisiaj właśnie też dwóch uczniów na zmianę samolotem wykonuje loty, ponieważ pogoda jest całkiem fajna na loty samolotowe. Natomiast jeśli chodzi o szybowce, no tu jest już troszkę trudniej. My mamy szczęście, zaczęliśmy na wstępie od Góry Klonówki, która jest tutaj nieopodal. Na niej można wykonywać loty przez cały rok, gdy wieje wiatr południowy. Natomiast z drugiej strony mamy też to, że szybowce startują najczęściej z trawiastego pasa i potrzebują jakiegoś wsparcia do startu, a pas trawiasty na naszym lotnisku w miesiącach zimowych niestety ciężko jest. Jest mokro po prostu bardzo. Cała ta woda spływa tutaj z góry właśnie w stronę lotniska. Niestety drenaż ma już mocne kilkadziesiąt lat i niestety nie wyrabia. No i czekamy, aż podeschnie, czyli gdzieś tam kwiecień. I wtedy ruszycie pełną, chociaż parą to chyba złe określenie, bo wy wiatru używacie. Nie. To jakby wiatr tutaj, może źle zacząłem, wiatr jest potrzebny, żeby wykonywać loty tylko tutaj na Górze Klonówce, ponieważ wtedy powstaje taki wymuszony opływ tej góry przez wiatr i wtedy możemy wykorzystać, na tym wymuszeniu latamy, czyli na tak zwanym żaglu. Natomiast w taki normalny, najnormalniejszy dzień szybowcowy wykorzystuje się zjawiska termiczne, które z wiatrem, oczywiście w cudzysłowie, nie mają nic wspólnego. Są to prądy wznoszącego się ciepłego powietrza, które powstają lokalnie na wskutek różnic w ogrzewaniu się obiektów terenowych, tak jak mamy lotnisko, las, cedzynę. I to wszystko się różnie nagrzewa i tam, gdzie bardziej się nagrzewa w stosunku do jakichś okolicznych miejsc bliskich, to powstaje bąbel ciepłego powietrza, który wznosi się do góry i tam szybownik stara się zaparkować. Wykorzystać ten warunek. Janek, chwileczkę przerwy zrobimy, ponieważ jesteśmy na YouTubie, więc zachęcam naprawdę bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału, do komentowania, do lajkowania. Mam nadzieję, że oglądają nas młodzi adepci lotnictwa, zafascynowani tą formą na razie spędzania wolnego czasu. Więc już teraz mogę zapowiedzieć, że będzie nie lada gratka na tym kanale, ale to będę powoli to napięcie budował. Jesteśmy również w streamingu Apple Podcasts oraz Spotify. Tam naszego programu można słuchać, więc zachęcamy również do odwiedzania tych platform. Janek, wracamy do rozmowy. Powiedz mi, czy żeby tak płynnie i wyrywkowo operować tymi wszystkimi pojęciami jak lot na termice, lot na żaglu, wiedzieć po prostu to również, tak jak mówię, wyrwany w nocy o północy, to wiele nauki taki młody człowiek musi poświęcić, wiele czasu na tą naukę musi poświęcić, żeby się tego nauczyć? Tak, w krótkich słowach tak, wiele czasu. Powiedzmy, no ja akurat tak trafiłem w swoim nastoletnim życiu na szybownictwo, że w latach 2008-2018 moje życie składało się tylko z szybownictwa, więc jakby moje zainteresowania się zaczynały i kończyły w tym samym miejscu, więc no byłem dość mocno sfokusowany i, no i powiedzmy, że dużo czasu poświęcałem i na czytanie, i na oglądanie jakichś tam materiałów w takim już mocno zaawansowanym internecie. Natomiast no wiele pożółkłych książek też przeczytałem, ponieważ literatura szybowcowa i lotnicza w ogóle taka nowoczesna jest taka dość uboga. Dużo było w czasach PRL-u wydanych książek, które no nie przeterminowały się za bardzo, ponieważ aerodynamika i pewne zjawiska się nie zmieniły od tego czasu. Natomiast generalnie no, jeśli człowiek chce być w czymś dobrym, to musi poświęcić na to dużo czasu. Jeśli ktoś chce być przeciętny i latać tylko bezpiecznie, to da się to też robić w połączeniu z jakimiś innymi pasjami, natomiast wtedy ciężej jest osiągnąć sukces, szczególnie sportowy, na który w szybownictwie jeśli zaczniemy w wieku nastoletnim, jest duża szansa. Ponieważ coś jest w nas Polakach, ja nie wiem co, że jakby dość dobrze nam to idzie, jako krajowi generalizując oczywiście. Od wielu lat jesteśmy na szczycie listy rankingowej Federacji Lotniczej Szybowcowej, gdzie konkurują z nami tylko Niemcy i Francuzi na dobrą sprawę, jeśli chodzi o drużynowy klasyfikację krajów. Nasz najlepszy pilot Sebastian Kawa jest jedynką od też dobrych kilkunastu lat na samej górze, więc jest coś, jest od kogo się uczyć, jest kogo podpatrywać. Takie porzekadło z zawodów głosi, że ciężej wygrać Mistrzostwa Polski niż Mistrzostwa Świata i coś w tym jest. Wspomniałeś tutaj nazwisko Sebastiana Kawy, ja również sobie o nim myślałem, zastanawiając się, o czym będziemy rozmawiać. To jest z jednej strony to szybownictwo jest pięknym sportem i piękną pasją, ale z drugiej strony jest mało trochę widowiskowe dla szerokiej publiczności i trochę nudne w odbiorze. A właśnie osoba Sebastiana Kawy spowodowała to, że ta pasja, ten sport przeszedł trochę do masowej kultury, że zaczęto również nie to, że w popkulturze, ale gdzieś zaczęto dostrzegać to, że szybownictwo to też jest sport. Tak, szansa szybownictwa na bycie sportem masowym niestety jest ściśle powiązana z II wojną światową, kiedy to W roku 1939 albo w 1940 na olimpiadę miało zostać wprowadzone szybownictwo, natomiast wybuch wojny spowodował, że olimpiada się nie odbyła i nie powrócono do tego pomysłu już nigdy. Tak? A wszyscy doskonale wiemy, że większość sportu profesjonalnego, zawodowego jakby no wiąże się z tym, co na olimpiadzie lub coś, co jest no gdzieś transmitowane dla mas. Szybownictwo takie nie jest, ale są mocne próby, żeby to zmieniać. Powstała 15 lat temu, myślę, taka formuła wyścigów szybowcowych, która troszeczkę zmierza w stronę uproszczenia dla potencjalnego widza tych wyścigów, żeby łatwiej to było obserwować, te wyścigi. Natomiast no to jest, powiedzmy, jeszcze trochę w powijakach, ponieważ cały czas brakuje najważniejszego, czyli pieniędzy, sponsorów i tak dalej, no bo to samo by się wtedy kręciło, jeśli byłyby jakieś tam wsparcie. Ja też podejmowałem jakieś próby dotarcia w czasach, kiedy latałem dużo na zawodach, dotarcia do szerszej publiczności, pisząc jakieś tam blogi na żywo. No ale to wszystko jest cały czas amatorskie. Jest, no teraz dzięki temu, że mamy właśnie YouTube'a i dostęp do fajnego sprzętu, to jest dużo więcej youtuberów właśnie, szybowników, którzy na YouTubie prowadzą swoje kanały i naprawdę na wysokim poziomie publikują materiały. Natomiast no jest to specyficzny, bardzo specyficzny sport, tak? Ponieważ no, dla potencjalnego widza, który przyjdzie na lotnisko, on będzie widział szybowiec przez, nie wiem, 1% czasu lotu tego szybowca. Resztę może spędzić w domu przed komputerem. I zwizualizowanie tego potencjalnym widzom, kibicom jest ciężkie. Są systemy, które pozwalają śledzić szybowce na żywo w czasie rzeczywistym w powietrzu. Natomiast no, żebyśmy mieli streaming, wideo, śmigłowce latające jak na wyścigach kolarskich, czy nie wiem, czy Formuły 1, no bardziej kolarski wyścig by tutaj pasował, no to do czegoś takiego to... No to jest też niebezpieczne, bo w powietrzu zbyt wiele maszyn. No jakby... Czy da się to powiązać? Myślę, że da się to połączyć. No to jest wszystko kwestia jakichś tam ustalenia jakichś procedur. Były próby właśnie, tak jak mówię, w tej formule wyścigów szybowcowych w Chile zostały zrobione. Tam znalazł się jakiś sponsor, który to dofinansował i tam ten wyścig, ja go śledziłem jako początkujący szybownik w Polsce, to no niemalże paznokcie człowiek obgryzał, ponieważ był... Wyścig odbywał się w Andach, wyścigi odbywały się w Andach. Były właśnie transmisje prowadzone ze śmigłowca na żywo w trakcie dolotów, gdzie szybowce latające 10 metrów, 15 metrów od skał po 250 km na godzinę. No i jakby trochę dużo rzeczy tam się zmieniało w stosunku do takiego, bo w zwykłym szybownictwie to u nas to szybowiec leci gdzieś wysoko, nie ma punktu odniesienia, ani widać ani prędkości, ani wysokości, a tam jak szybowce mknęły przy skalnych ścianach, to jakby było to widać i był ten efekt wow. No, natomiast to coś takiego się później już niestety nie powtórzyło. Czyli wszystko kwestią pieniędzy jest? Myślę, że... Znaczy to jest też w ogóle drogi sport, tak, drogi biznes. Kwestia pieniędzy, jeśli chodzi o wsparcie to medialne. Jeszcze tylko skończę ten wątek. Natomiast problem jest też taki, że wyścig szybowcowy, lot szybowcowy w ogóle, jak na dzisiejsze standardy człowieka, jest bardzo długi. Dzisiaj zmierzamy w stronę shortów, TikToków, tak, rolek, które trwają czasem po kilka sekund, a jak coś trwa więcej niż minutę, to no już ciężko przykuć uwagę człowieka, widza do tego materiału, a wyścig szybowcowy może trwać, nie wiem, 4-5 godzin. No to dlatego tutaj wyścig kolarski byłby dobry, no to... No jadą goście, pedałują, tak, tutaj tak samo, no przemieszcza się ten szybowiec, no i nic się nie dzieje, tak, a dopiero jak się człowiek w to trochę zagłębi, to się okazuje, że to jednak jest bardzo ciekawe. No trzeba... To jest też taki sport, którego zasady są dosyć skomplikowane, prawda? To jest, trzeba być naprawdę pasjonatem, trzeba wiedzieć, o czym jest ta dyscyplina, żeby ją zrozumieć. No, wiele jest takich dyscyplin, no nie wiem, baseball na przykład czy coś. No, ludzie się tym też pasjonują, ale No nudne to jest strasznie w swoim odbiorze, no niesłychanie nudne, albo futbol amerykański, kolejny przykład. Więc po prostu trzeba bardzo dobrze znać zasady, a wytłumaczenie tych zasad w połączeniu z prawami fizyki, no to jest mega ciężkie, prawda? Bo to nie jest piłka, która leci i widać, czy przekroczyła linię bramkową, czy nie. Tak, tutaj niestety no są to czynniki, które powodują, że szybownictwo jest ciężkim w odbiorze sportem, natomiast jest sportem pięknym, no szczególnie dla zawodników, bo to jakby to jest fajne, że największy fan z tego można czerpać jako zawodnik, tak, nie jako obserwator, jako zawodnik, jako bezpośredni uczestnik tych wydarzeń. Wzbudza wiele emocji, pozwala zobaczyć ten świat trochę z innej perspektywy, pozwala zobaczyć ciekawe miejsca. Ja dzięki swojej historii zawodniczej poleciałem na Mistrzostwa Świata do Australii, także zobaczyłem świat do góry nogami i też było super. Na Słowacji latałem, w Tatrach, tutaj z Kielc nawet. No jakby szereg bardzo wielu ciekawych zagadnień, miejsc, które można odwiedzić. No jak dla mnie powoduje, że jest to naprawdę sport, do którego wracam zawsze co roku gdzieś tam po zimowej przerwie z wielką chęcią i z wielką tęsknotą. Powiedz, jakie masz sukcesy? Oj, to było dawno i niedawno temu i nieprawda, więc tak trochę już nieaktualne w tej chwili. W tej chwili jest, jeśli chodzi o zawodników, to są już całe szczęście u nas w klubie zawodnicy, którzy są na bieżąco lepsi ode mnie. Moim największym sukcesem był udział w Mistrzostwach Świata, szybowcowych Mistrzostwach Świata Juniorów w Australii. Tam wspólnie z chłopakami zdobyliśmy drugie miejsce drużynowo, a indywidualnie byłem 8. No, na prawie 40 zawodników, co i tak było bardzo dobrym wyczynem, jak na moje pierwsze Mistrzostwa Świata. A ile lat miałeś? To był 23. Trudne pytanie. 23, aha. Aczkolwiek nie jest to jakiś wiek, bo bardzo, bardzo niski, ponieważ nasz zawodnik, który w tej chwili jest najbardziej utytułowany, czyli Maciej Kowalski. Maciek, który on jest rok? Oj, nie przypomnę sobie, ale myślę, że może mieć właśnie 23 lata w tej chwili. I są to już w tym roku będzie brał udział w Mistrzostwach Świata Juniorów tu w Polsce, które się odbędą. Ale też będą jego drugie Mistrzostwa Świata, także on już ma więcej trochę tych sukcesów na koncie. No i fajnie, że idzie, fajnie, że jest ktoś kolejny, kto się pojawił tu na naszej scenie kieleckiej i dąży do tego. No i jakieś tam kolejne młode gwiazdy też już powoli kiełkują. A słuchaj, powiedz mi, to w takim razie o inne sukcesy Cię zapytam. Jaki był Twój najdłuższy lot? Mój najdłuższy lot to było... ponad 1000 km według takich reguł internetowych. To był lot w Afryce, w Namibii. Natomiast tutaj w Polsce to 806 km. A ile trwa taki lot? Jak się leci 1000 km, to ile? To 10 godzin? No, ponad 9. Mój najdłuższy 9 godzin 40 minut. To jak z tym Dreamlinerem, o którym wspomniałem, z jednego kontynentu na drugi. Tak, tak. No jest to ciekawe doświadczenie, spędzić 10 godzin w wymuszonej, półleżąco siedzącej pozycji, będąc danym tylko na siebie. No właśnie, sam byłeś czy z instruktorem, z pomocnikiem? Z tyłu ktoś w Afryce byliśmy we dwóch, z kolegą tutaj z klubu, a tu w Polsce 806 km zrobiłem sam na jednomiejscowym szybowcu i drugi lot tutaj pod względem długości w Polsce to 751 km, też na jednomiejscowym szybowcu i też tutaj z Kielc. Także jest to ciekawe przeżycie. Ja lubię długie loty. To co się robi w trakcie 10-godzinnego lotu w szybowcu? Wsiadasz i za chwilę jest koniec lotu i wysiadasz, więc jakby to generalnie mija tak szybko, ponieważ przez to, że leci się samemu, to szczególnie te loty w jednoosobowej załodze, kiedy leci się samemu, są takie najfajniejsze jak dla mnie. Ponieważ nie masz żadnego innego wsparcia. Ty odpowiadasz za pilotaż maszyny, czyli po pierwsze, że musisz przeżyć ten lot w całości, masz w sprawnym szybowcu, więc musisz kontrolować wszystkie parametry lotu. Po drugie, musisz doprowadzić do tego, żeby ten lot tyle mógł trwać, więc musisz wyszukiwać te noszenia termiczne. Po kolejne musisz nawigować po trasie, którą sobie wyznaczyłeś, prowadzić jeszcze jakieś tam obliczenia, kalkulacje, no częściowo już wspierane przez jakieś tam pomoce komputerowe. W międzyczasie załatwiać wszelkie życiowe potrzeby, jak jedzenie czy inne tego typu rzeczy przez 10 godzin. No i jeszcze jakaś komunikacja radiowa, która no jest lub nie jest wymagana, lub z jakimś twoim partnerem w powietrzu w szybowcu obok. No i jak sobie to wszystko zaczniesz dodawać, to się okaże, że te 10 godzin to mija tak. Mhm. I rzeczywiście tak jest. A ja lubię długie loty, bo tak gdzieś koło 4-5 godziny to człowiek tak już o na przykład o pilotażu przestaje myśleć. Że no przy dużych nalotach, jak ktoś już ma trochę polatane, to praktycznie jeszcze się właśnie przez parę godzin tak sprzęży z maszyną, to tak się przestaje w ogóle o tym myśleć. Tak mimowolnie, sam pilotaż jest taki mimowolny, trochę podświadomy, że nie myślisz o tym, tylko no trochę jak jazda samochodem, tak? Taki autopilot się włącza. Trochę jak jazda autem, no jak jedziesz samochodem, to nie myślisz o tym, żeby ruszyć kierownicą, żeby skręcić, tylko po prostu no jest zakręt, to skręca, no i tyle. I tyle, tak. Żadnej filozofii. Ponieważ jesteśmy na YouTubie, to naprawdę zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. W streamingu też jesteśmy dostępni. Spotify, Apple Podcast, tam można nas znaleźć. Media społecznościowe, Inaczej o Kielcach, polecam Instagram oraz Facebook. Janek, jak wrócić do świetności Aeroklubu Kieleckiego? Bo ta instytucja była prężna, tak jak powiedziałeś, istnieje od 80 lat. W latach 50., 60., 70. to tu się przewijały naprawdę setki młodych osób, które kończyły w polskich liniach lotniczych. Oczywiście nie wszystkie, ale był to pierwszy krok do tego. Jak wrócić do tego, żeby odbudować tą pasję w młodzieży, chyba że ona jest? Ja to odpowiem najprościej, po prostu trzeba latać, latać i latać. Co zrobić, żeby latać, latać i latać? Najważniejsi są ludzie, którzy tu są. To jest najważniejsze. W poprzednich latach, idąc od początku gdzieś tam naszej działalności, szybownictwo, w ogóle sport lotniczy jako taki zmieniał się dość mocno. Zmieniało się przede wszystkim finansowanie, które było z wojska, z państwa, prywatne, no a w tej chwili niestety weszliśmy już w taką rzeczywistość, że no jesteśmy jakby samodzielną jednostką bez jakiegoś ogromnego wsparcia z zewnątrz, właściwie praktycznie bez żadnego wsparcia z zewnątrz, tyle jedynie co czasem przy okazji jakichś konkursów dostępnych dla wszystkich organizacji pozarządowych możemy czasem wziąć udział, jakieś parę złotych wyciągnąć, jeśli chodzi o sport, tak. Natomiast jeśli chodzi o takie zwykłe latanie po prostu no, hobbystyczne, tak, no to nie ma żadnego wsparcia, jest to typowo komercyjna działalność, w sensie komercyjna. No, jakby my na tym nie zarabiamy, jesteśmy organizacją non-profit i nie mamy na celu wypracowanie zysku, mamy na celu prowadzenie cały czas ciągle tej działalności. To jest nasz jedyny cel, rozwijanie się, żeby ona mogła tutaj cały czas być prowadzona, więc wszelkie ewentualnie no, opłaty są przeznaczone na jakieś bieżące zobowiązania i to, żeby sprzęt mógł latać, a niestety całe lotnictwo i szybownictwo i sport samolotowy jest kosztowny. Niesie za sobą duże nakłady finansowe na ubezpieczenia, obsługę sprzętu, personel, który się tym zajmuje. No i jakby no niestety no trochę w takiej teraz rzeczywistości jesteśmy, że, no, że za większość tych rzeczy trzeba płacić. I myślę, że to jest też dość mocna bariera, tak? No bo jak kiedyś wystarczyło dziecko w wieku lat nastoletnich podstawić to pod drzwi i jakoś się to samo praktycznie robiło, bo było jakieś tam zewnętrzne wsparcie. No natomiast no, w tej chwili no, wymaga to już nakładów finansowych ze strony rodziców w przypadku osób, które nie pracują, no, a później jak ktoś pracuje, no to musi poświęcić, nie wiem, tam czasy, inne hobby, tak, no i po prostu odłożyć jakąś tam kasę na to szkolenie, które nie jest niestety tanie. A ile kosztuje? Bo powiedziałeś, że zaczynacie kurs, więc ile taki kurs to kosztuje? Kurs szybowcowy teoretyczny kosztuje około 1000 zł. Kurs praktyczny kosztuje około 5000. Mówię tutaj około, ponieważ ta kwota zależy od tego, jaką metodą będziemy się szkolić, jeśli chodzi o praktykę. Natomiast szkolenie samolotowe kosztuje ponad 30 000 złotych, podstawowe. I jakby te kwoty robią wrażenie dla człowieka niezwiązanego z lotnictwem, natomiast jak ktoś już wejdzie w lotnictwo, to się dowie, że po prostu tak to niestety wygląda, tak? Mhm. I mimo, że kwota jest, wydaje się, ogromna, gigantyczna, bo wiele miesięcy, a czasem i lat trzeba pracować, żeby odłożyć takie środki. Natomiast większość z tego są koszty obsługi, ubezpieczenie, paliwo i tyle. I tyle. Nie ma tam zarobku, tu nikt nie jakichś wynagrodzeń. Ja pełnię funkcje społeczne tutaj w klubie, tylko mamy kilku pracowników dosłownie, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tą awiacją i naprawdę mają pełne ręce roboty, nawet w zimę, kiedy się nie lata. No więc niestety jest ciężko to połączyć. Najlepszą metodą, żeby to wszystko się lepiej kręciło i było taniej i fajniej, to jakby było więcej ludzi. No ale żeby było więcej ludzi, to staramy się, prowadzimy cały czas jakieś akcje wśród młodzieży. Co roku organizujemy konkurs wiedzy o lotnictwie. Już, z 7. edycją, jak nie 8. Który pozwala, my jako Aeroklub zapewniamy w ramach nagród właśnie jakieś tam dość duże bonifikaty na szkolenie, żeby zachęcić młodzież do zdobycia jakiejś wiedzy, spróbowania tej swoich pierwszych sił. No i bywały lata, że po tym konkursie rzeczywiście zostawało nam trochę adeptów nowych, przychodzili ludzie zainteresowani tym. Natomiast my jako Kielce jesteśmy mało lotniczym regionem, mimo że jest tu pięknie i lotnisko jest super położone zarówno pod kątem lotniczym, jak i dojazdu transportowym, jest łatwo tutaj dojechać. I strefy lotnicze są u nas dość dostępne dla pilotów szybowcowych, samolotowych, wszelkich. Natomiast jako region nie jesteśmy regionem lotniczym, niestety. Ale z drugiej strony zawsze o Kielcach mówi się, że jest super położone, bo jest między Warszawą a Krakowem, więc możemy również i w mamy trochę ludzi z zewnątrz, spoza województwa, którzy przyjeżdżają się do nas szkolić. I jakby robią to, bo tak jak teraz drogi się poprawiły, dojazd jest zarówno i z Warszawy, jak i z Krakowa jest dużo lepszy. Łatwiej jest dojechać tutaj do Kielc. Przyjeżdżają też i szybownicy czasem ze swoimi szybowcami, żeby tutaj u nas polatać, bo jak ktoś mieszka na południu Warszawy, to szybciej jest dojechać tutaj do nas niż do Milewa czy do Przasnysza, gdzieś tam niedaleko Warszawy. No i powoli staramy się utrzymywać tutaj cały czas i tą infrastrukturę, i personel, żeby można było cały czas prowadzić szkolenia. Pewnie. Od tego szkolenia, albo inaczej, to szkolenie szybowcowe czy samolotowe, takie dla pasjonata najpierw, to naprawdę jest pierwszy krok do tego, żeby za paręnaście lat pilotować Dreamlinera albo F-16? Tak, może to być pierwszy krok. Jeśli chodzi o szybownictwo, to nie jest on wymagany już w tej chwili. Można w tej chwili zacząć karierę w lotnictwie dużym od bycia pilotem samolotowym. Nie, można pominąć całkowicie szybownictwo. I tak, jest w tej chwili dużo szkół, szczególnie dla młodych ludzi, tak, które zapewniają wiedzę teoretyczną i szkolenie praktyczne na wymaganym poziomie przez linie lotnicze. No i dziesiątki osób, które tutaj u nas się szkolą na samolotach, idzie właśnie do szkół lotniczych. W tej chwili taki najbardziej popularny jest Chełm. Później jest też szkoła w Rzeszowie, której ja też jestem absolwentem. To musi być dobra szkoła. Ale nie pilotażu. W Dęblinie są kierunki cywilne i wojskowe i zarówno pilotaż samolotów, nazwijmy je zwykłych, jak i odrzutowych, bojowych. jest w Dęblinie. No i oczywiście w zachodniej Polsce są też szkoły, ale one są trochę mniej popularne, jeśli chodzi o takie szkolenie wyższe, szkolnictwo wyższe. Kończąc już tą interesującą rozmowę, myślisz, że lotnisko startuje śmigłowiec, troszeczkę mnie rozproszył teraz. Czy myślisz, że Aeroklub Kielecki za parę lat, dzięki takiej systematycznej, sumiennej pracy od podstaw, może mało widowiskowej, zyska trochę na znaczeniu i będzie instytucją właśnie o takim znaczeniu, również ważnym znaczeniu regionalnym? Myślę, że tak. Myślę, że cały czas taką instytucją jesteśmy, natomiast lotnictwo samo sobie nie jest tak popularne, jak zaczęliśmy rozmowę, jak inne sporty i inne dziedziny życia. Więc w tym zakresie, w którym działamy, to myślę, że jesteśmy tutaj dość rozpoznawalni i pod kątem sportowym, i pod kątem szkoleniowym. Ludzie do nas przyjeżdżają się szkolić, przylatują też tutaj na lotnisko w Masłowie chętnie. Także mam nadzieję, że będzie się to rozwijało w dobrą stronę, że coraz więcej będzie adeptów zainteresowanych szkoleniem czy szybowcowym, czy samolotowym. Bo czym więcej ludzi, tym będzie fajniej po prostu, tak? Tym będziemy jako stowarzyszenie działać lepiej, będzie fajniejsza atmosfera niż z każdym kolejnym członkiem, po prostu jest dużo fajniej, tak? Jest się z kim spotkać, z kim wyjechać na jakiś wspólny wyjazd, spędzić tutaj czas. Polatać, tak, bo o ile latanie na samolotach jest typowo takie indywidualne, samolot można wyciągnąć w jedną osobę z hangaru i polecieć. O tyle do zorganizowania lotów szybowcowych już jest potrzebna jakaś tam grupka osób, więc to jest taki sport indywidualny uprawiany drużynowo, na ziemi szczególnie drużynowo. Okej. Bardzo Ci, Janek, dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za to, że tutaj mnie ugościłeś, że przyjąłeś mnie. Bardzo, bardzo miło, bardzo za to dziękuję. Zapraszamy razem na to, żeby na lotnisko w Masłowie przyjeżdżać i również się tutaj zapisać i dać się ponieść tej pasji, zainspirować się tym lotnictwem. Bardzo za to dziękuję. Inaczej o Kielcach to jest właśnie taki program, który ma o tym mieście, o naszych Kielcach mówić trochę inaczej, zresztą tak jak jest jego nazwa, pokazywać to, co niby wszyscy wiemy, ale trochę może od drugiej strony. I gdzieś uspokoić trochę tą dyskusję. Na dziś to wszystko. Jan Jawornik, prezes Aeroklubu Kieleckiego, był moim oraz Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, komentowania na YouTubie i w streamingu. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że już niedługo będę mógł ogłosić bardzo fajną lotniczą niespodziankę. Marcin Batuk, witam. Dziękuję za dziś. Do widzenia.